Będzie teraz modlitwa wstawnicza, a podobnie jak wczoraj na spotkaniu zapytam, kto jest pierwszy raz w pustelni, niech podniesie rękę. Wysoko, ci, którzy są pierwszy raz. Dobrze, dziękuję. To widzę, że jest spora grupa pieszaków. Będzie modlitwa wstawienicza. Będzie polegać na tym, że będziemy przechodzić koło was, będziemy kłaść, tak jak to było wczoraj, bo nie wszyscy może też byli omadlani wczoraj po spotkaniu, więc będziemy kłaść swoje dłonie na waszych głowach. W tym czasie można w sercu powiedzieć zdrowaś Maryjo. Zachowujemy skupienie przed modlitwą, po modlitwie. Możemy też odmawiać różaniec, jak ktoś chce, czy koronkę, żeby w takiej atmosferze przygotować się do modlitwy wstawniczej, albo też za nią podziękować. I dobrze jest zbudzić konkretną intencję, kiedy kapłan do ciebie podejdzie, to właśnie proponuję, jak powiedziałem, tą modlitwę zdrowaś Mario i żeby była intencja, z jaką jesteś tutaj na tej modlitwie wstawniczej, czy za siebie, czy za innych. Można się modlić, prosić. Ta modlitwa będzie krótka, ale staramy się modlić za was intensywnie, gorliwie, żeby każdy poczuł, że właśnie, że, nie, że jest ważny, że nikt nie może poczuć się zlekceważonym, mimo że właśnie ta modlitwa będzie krótka. Wiadomo, też nie robimy zdjęć teraz, dopiero po modlitwie wstawienniczej. Można sobie na pamiątkę przed pustelnią, przed kościołem zrobić zdjęcie. I pamiętajmy, że idziemy tylko do jednego z kapłanów. Jest dzisiaj trzech kapłanów, więc jest pokusa, żeby podejść do każdego, ale idziemy tylko do jednego albo czekamy na modlitwę kapłana jednego. I teraz może proszę, żeby zrobić przejście tutaj przez środek kościoła, tam do schodów. Może nawet, żeby ci, którzy są w środku kościoła, wyszli do namiotów. Za chwilę jeszcze się wspólnie pomodlimy. Będzie jeszcze modlitwa w językach i konkretna modlitwa jeszcze o uzdrowienie, uwolnienie, czy słowa też poznania. Będziemy się modlili tak jak i wczoraj, też za wstawiennictwem przede wszystkim Ojca Pio, ale też Matki Bożej z Lourdes, której dzisiaj jest wspomnienie. A jeszcze taka mała anegdota na rozchmurzenie, bo widzę, że wielu z was jeszcze jest takich wymęczonych po wczorajszym spotkaniu i takich sennych. Ojciec Pio raz ze swoim bratem zakonnym modlił się w chórze zakonnym po mszy świętej, a przed klasztorem mały chłopczyk, bo to było wtedy dużo ludzi, biegał po całym placu, miał takie obrazki a la zdjęcie Ojca Pio i krzyczał: Ojciec Pio, dwa liry. Ojciec Pio, dwa liry. Żeby kupowali pielgrzymi jego podobiznę. A ojciec Pio do swojego współbrata z takim poczuciem humoru powiedział: Panie Jezu, wybacz mi. Jaka jest wielka różnica między mną a Tobą. Ty zostałeś sprzedany, a ja jestem kupowany. Także teraz podnieśmy ręce wysoko. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyś obdarzył nas tu obecnych, tych, którzy będą słuchali tej modlitwy, wielkimi swoimi łaskami, wylał swoje wielkie miłosierdzie, swoją wielką miłość. Prosimy, aby każdy poczuł się przez Ciebie dotknięty, aby każdy poczuł Twoją obecność, żywą obecność Chrystusa zmartwychwstałego, miłosiernego Zbawiciela i obecność Maryi, która jest uzdrowieniem chorych, i obecność świętego Ojca Pio.
Panie, niech Twoja łaska ogarnie też właśnie nasze rodziny, naszych bliskich, naszych znajomych, wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę i chcemy o nich pamiętać teraz. A teraz jeszcze w chwili ciszy powiedz swoją intencję Bogu, z którą tutaj jesteś. O co prosisz? Czego chcesz od Chrystusa? Powiedz to Jemu. Powiedz Maryi. Panie, zanim będziemy Cię jeszcze prosić o konkretne łaski, uzdrowienia, uwolnienia, napełnienia Twoim Duchem, to chcemy jeszcze Cię uwielbiać, wysławiać. Chcemy oddawać Ci chwałę i cześć. Chcemy, abyś przyjął tę naszą modlitwę chwały. Niech ona płynie z głębi serca do Twojego serca. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Alleluja. Maria Shoy. Shamach elei malah aloh elai, ala mechanai fala leshalai, Adonai, 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 ala lalai, ala shalalelelelei, alialelelelelelei, ashalai, 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 ariamarelelei. Ale wszyscy módlmy się jeszcze. Jak nie modlisz się w językach, to mów, Panie, chwała Ci, wielbiam Cię, wysławiam Ciebie. Aria lelelele salam eloi malacholo metoloi Adonai mara halashai Maria loi A Santa Maria veri folove halamor Eshala mechanoi halalechalai Halametoloi aria lelelele rachoi Eshala halachala halochale mene Aria Maria Maria Mario lelelelele Maria 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 lalala Maria Maria Maria, Maria, la 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 la. Maria, Maria, la 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 la. Maria, Maria, la 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 la. Maria, Maria. Panie, a teraz prosimy Ciebie. Niech wypełni się również poprzez tę modlitwę wstawienniczą dzisiejsza Ewangelia. Dotknij nas, Panie. Dotknij każdego. Dotknij każdego, który jest tutaj w potrzebie, cierpieniu, chorobie, bólu.
Dotknij tych, którzy są słabi w wierze, tych, którzy są słabi w miłości, tych, którzy są jeszcze daleko w sercem od Ciebie, ale chcą być blisko. Panie, dotykaj tych, którzy są w różny sposób dręczeni przez złego ducha, atakowani, kuszeni do zła, do grzechu, trzymani w niewoli różnych nałogów i złych nawyków, złych relacji. Daj im pełną wolność w Duchu Świętym. Przez Twoją krew, Panie, prosimy, proszę, daj im pełną wolność w Duchu Świętym. Zanurzam ich w Twojej krwi. Zanurzam ich w wodzie z Twojego boku. Ukrywam ich w Twoich ranach, Panie. Chwała Ci, Panie, za uwolnienia, które teraz dokonują się. I te widoczne, i te głęboko ukryte, które są związane z naszym duchem, z naszymi zranieniami wewnętrznymi, które wykorzystuje zły duch, żeby nas oddalać od Ciebie. Panie, daj nam łaskę, wolności, dzieci Bożych, synów i córek Twoich. Haria shola peshtane, ashol chadia, ashala shala. Panowania Ciebie od przesadnego skupiania się na problemach Twojego życia. Panowania Ciebie od skupienia nad zmartwieniami, których masz wiele, ale wszystko to powierza Jezusowi. Pan uzdrawia Ciebie od częstych bólów serca, które masz, i od bólów w klatce piersiowej. Pan uzdrawia osobę, która, młodą kobietę, która od 3 lat prosi o dar poczęcia, o potomstwo, i Pan chce dać Tobie i Twojemu mężowi wiele dzieci. Otwórz się nie tylko na jedno dziecko z mężem, ale na wiele dzieci. Tyle, ile Bóg chce Wam dać, tyle przyjmijcie. Pan uzdrawia Ciebie też z nieprzebaczenia. Przebacz, a łaska Chrystusa popłynie do Twojego serca. Pan Jezus teraz daje swojego ducha osobie, którą powołał do posługi modlitwą o uzdrowienie. Pan Jezus daje Ci też łaskę miłości do swojego męża, do swoich dzieci, bo oziębłaś w miłości do nich, a Pan daje Ci miłość do nich. Jest osoba, która w dzieciństwie chorowała na różyczkę i są powikłania do tej pory po tej chorobie. I Pan Jezus też uzdrawia Ciebie z powikłań związanych z tą chorobą. Jest także kobieta, którą Pan zapewnia, nie bój się, Twoje dziecko, które chorowało na ospę, już więcej na tą chorobę nie zachoruje. Ja je w pełni uzdrowię. Są osoby, które są chore na choroby nowotworowe pośród nas i będą słuchały też tej modlitwy. I Pan teraz te osoby uzdrawia, ale prosi o wiarę, jeszcze większą wiarę i zaufanie. I Pan Cię uzdrawia. To są słowa dla Ciebie, tak. Pan uzdrawia Ciebie z tej ciężkiej choroby. Isela falasz, Allah shala, Allah shala chile. Allah alechadija, solavetu alechadija, silechala, halashala, siria maria, machadialasz, iselafala, shalachadija. Przyjdź, Duchu Święty, przez dotknienie. Allah velochedule, shala, iselafala, chene. Pan uzdrawia też osobę, która ma stany depresyjne, która z trudem tutaj dzisiaj przyjechała do tego miejsca, ale przyjechałaś tutaj, bo Bóg chciał swojej miłości, dał Ci siły, żebyś tu była, i pragnie Cię Jezus uzdrowić. W ciągu 3 dni depresja całkowicie minie i odłożysz wszelkie lekarstwa, które brałaś do tej pory. Kyrias ashalach. I Pan też zachęca, żebyś poszła do lekarza, żeby lekarz też to potwierdził. Tak jak dzisiaj było też w Ewangelii, że Pan Jezus wysłał tego człowieka uzdrowionego do kapłana, żeby ten potwierdził uzdrowienie. Pan uzdrawia także Ciebie z padaczki, która jest lekooporna.
Halashala. Jest także osoba, która cierpi na krwawienie i Pan uzdrawia ciebie z tej poważnej choroby. Pan Jezus też uzdrawia osobę, która ma plamy na skórze, na całym ciele. I Pan uzdrawia ciebie z nowotworu prawego ucha i głowy. Pan Jezus też uzdrawia osobę, która ma nowotwór jelit i wątroby. I Pan mówi słowa też do Pauliny. Paulino, dzisiaj namaszczam ciebie moim Duchem Świętym i ogniem. Jesteś blisko mnie. Ja jestem blisko ciebie. I teraz na znak, że Pan Jezus też pewną osobę przeznaczył szczególnie dla swojej chwały, teraz ją obdarza darem też spoczynku w Duchu Świętym. Spocznij w Chrystusie, w Jego łasce, w Jego miłości. Jest osoba, która w czasie dzisiaj przy święty, kiedy przyjęła komunię świętą, odczuła tak w sposób taki delikatny, ale jednocześnie pewny krew. Odczułaś krew Chrystusa w swoich ustach. To nie było złudzenie. To była krew Chrystusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, uzdrowienie chorych. Święty Ojcze Pio. Módl się za nami. I teraz będziemy się za was modlić.